Dzień dobry Państwu, Kamil Klimczak, witam w kolejnym komentarzu narodowym na kanale Chrobry Szlak. No i proszę Państwa, stało się. Mamy kolejny odcinek serialu pod tytułem Wojna z Unią Europejską. E, wojna na Ukrainie, e, operacja, w której, e, w której brały udział naprawdę wielkie siły, no. Od kościoła po różnych pożytecznych idiotów przez siły, właśnie propagandowe, kreowanie tych tam ucieczek oligarchów, etc. Już zapowiedziano atak na drugą w nocy z 15 na 16 lutego. Nic się nie wydarzyło, oczywiście. No, no i mamy teraz wojenkę na innym froncie, mianowicie w tle tego całego zamieszania i tej całej histerii. Mamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Otóż tenże sąd odrzucił skargę Polski i Węgier w sprawie tak tzw. mechanizmu praworządności, czyli w dużym skrócie jeśli Unia stwierdzi e, tylko podejrzenie, że środki unijne zostałyby wykorzystane w niewłaściwy sposób, a państwo nie przestrzega zasad praworządności, to te środki można. Zamrozić. To już się faktycznie działo, na przykład z tą piramidą finansową, zwaną dla zmylenia e, przeciwnika, funduszem, funduszem mm, odbudowy. No i proszę Państwa, mamy to, co mamy. E, skargi Polski i Węgier zostały odrzucone, czyli ten mechanizm, który przyklepał. Mówiąc kolokwialnie, premier Mateusz Morawiecki, na który się zgodził, został, został teraz jeszcze potwierdzony. Więc w zasadzie można powiedzieć, a nie mówiliśmy. W zasadzie teraz zasada w, w, suwerenności państwa polskiego przechodzi z dniem dzisiejszym, z dniem 16 lutego, do Lamusa. E, zasada e, tworzy się nowa zasada, otóż to, że e, to właśnie e, Unia Europejska jest nadrzędna w stosunku do prawa i organów państwa polskiego. No, jest to oczywiście szalenie niebezpieczne, ale jest to logiczna konsekwencja postanowień zawartych w traktacie lizbońskim, które stworzyły podwaliny pod to pod tą całą operację, którą mamy teraz w federalizacji Unii Europejskiej. No i tutaj politycy Pisu leją krokodyle łzy, że to rozszerzanie kompetencji poza traktatami. No nie, te traktaty sami panowie z Pisu wynegocjowali, podpisali i przegłosowali, a teraz próbują ratować swoje cztery litery bo myśleli, że Unia im nic nie zrobi. A są w tragicznej sytuacji, te pieniądze z Funduszu Odbudowy są moim zdaniem, jak obserwuję tutaj te media pisowskie, są wyczekiwane bardzo w obozie władzy i to byłyby środki, które mogłyby no, uratować sypiącą się sytuację gospodarczą. Oczywiście te środki w dużej mierze to jest kredyt, który samiśmy podżyrowali i kiedyś będziemy musieli go spłacić. No ale chwilowo byłby to na pewno duży zastrzyk i prawdopodobnie możemy się możemy się Powiedzmy, powiedzmy pod pewnymi względami. Ja wiem, trudno, trudno to jakoś, jakoś sformułować. No możemy, możemy tutaj udawać, że nic się nie stało, ale w tym momencie już jest wszystko jasne. I żadne wyroki Trybunału Konstytucyjnego, krokodyle z pisowskich funkcjonariuszy nic nie zmienią. Tutaj ciekawe są e, na przykład i, i żałosne moim zdaniem. Wypociny wiceministra spraw zagranicznych Pawła Jabłońskiego, który mówi, że przecież wbrew pospiesznym opiniom potwierdza się, że rozporządzenie o warunkowości może być stosowane, ale w wciśle określonej procedurze i pod warunkami. No i no to co z tego? Co z tego to się zrobi ściśle określoną procedurę i uzna się, że ściśle określone warunki zostały spełnione. I choćby y, cokolwiek y, cokolwiek y, tutaj y, jakiekolwiek akty prawa polskiego zostałyby wydane, no to by, y, no to by nic się, szanowni państwo, nie stało. Y, w każdym razie, w każdym razie pieniądz, kurek z pieniędzmi za chwilę zostanie radykalnie zakręcony. No, i y, 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 czekamy na y, po prostu kolejne kapitulacje, bo jestem pewien, że sytuacja ekonomiczna, która jest tragiczna i jest coraz gorsza, y, zmusi rząd PiSu do jakichś kolejnych y, kapitulacji. No, wykorzystuje to politycznie Zbigniew Ziobro, mówiąc o tym, że y, to dowód na bardzo poważny polityczny, historyczny błąd premiera. Mateusza Morawieckiego. No i podejrzewam, że będzie to wykorzystane przez obóz ziobrystów do ofensywy politycznej, która będzie miała na celu jedną rzecz: zmianę premiera i to jak najszybciej. Proszę Państwa, no jeszcze niedawno powiedziałbym, że każdy będzie lepszy niż Morawiecki. Prawo i Sprawiedliwość jednakowoż ma. Zadziwiającą umiejętność przekonywania nas wszystkich, że gdzie myślimy, że tam gdzie skopać się bardziej już nie da, oni znajdują ludzi, którzy są jeszcze bardziej pozbawieni kompetencji, niż sobie jeszcze wcześniej mogliśmy to wyobrazić. Sick Ergo naprawdę może być wesoło. Naprawdę może być wesoło. I tak Jarosław Kaczyński, Prawo i Sprawiedliwość pilnie zwróceni z Szabelką na Wschód, właśnie przegrali wojnę na mm, wojnę na zachodzie. No, tak to właśnie wygląda. Przegrały ją również Węgry, tylko że Węgry nie są na tak głównym kierunku strategicznym jak Polska. No, i Wiktor Orban, co by o nim nie mówić, prowadzi politykę dużo bardziej rozsądną i długofalową, na przykład utrzymując dobre relacje z Rosją, i w tym momencie zostaliśmy, zostaliśmy można powiedzieć, w pewnej mierze na, na lodzie. Co będzie dalej? No, już Andrzej Duda składa. Złożył w zasadzie już ustawę o Sądzie Najwyższym, która ma, jest taka kompromisowa, ale oczywiście po tym wyroku opozycja, przede wszystkim jej polityczni mocodawcy, tak jak y, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wybrana również głosami prawa i sprawiedliwości, brawo wy panowie, y, stwierdziła, że y, przyjmuje ten wyrok z zadowoleniem i dzisiejszy wyrok potwierdza, że obraliśmy właściwą ścieżkę. A zatem, a zatem. Możemy się spodziewać takiej no, ofensywy i totalnego już przykręcenia tego kurka z pieniędzmi ofensywy również dyplomatyczno-politycznej, która będzie miała na celu jedno zmianę władzy w 2023 roku. I, Prawo i sprawiedliwość robi wszystko, żeby to, żeby to się stało. Podkłada się koncertowo. No, strach się bać, jak się pomyśli, co będzie potem. No, tak jak powiedziałem, wymiana Mateusza Morawieckiego może i by była dobrym rozwiązaniem, tylko że, jak już powiedziałem, naprawdę mogą być osoby, które będą gorsze niż Morawiecki. No, ale wiemy, że na przykład tam zęby, żeby powrócić na fotel premiera, ostrzy sobie Beata Szydło, która aż tak tragiczna jeszcze nie była. No, pożyjemy, zobaczymy, no, Jarosław Kaczyński widać, że traci się coraz mocniej kontakt z rzeczywistością. No i w tym momencie, póki co brakuje mi tego głosu, jak to by powiedział Janusz Korwin-Mikke, uniosceptycznego, bo to powinien być kolejny sygnał do rozpoczęcia dyskusji o Poleksicie. Bo w ciągu paru lat stanie się koniecznością, w zasadzie już dzisiaj staje się koniecznością. Aczkolwiek polexid jest tak skomplikowanym procesem, że oczywiście nie da się go przeprowadzić w kilka tygodni czy nawet kilka miesięcy, ale albo wektory polskiej polityki zagranicznej się radykalnie i szybko zmienią, albo proces wasalizacji przekroczy punkt bezpowrotu. Jeszcze znajdujemy się moim zdaniem mimo wszystko przed tym punktem. Jeszcze możemy z tego tonącego okrętu wyskoczyć, ale ten czas nie potrwa długo i yy, 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 niestety zaangażowanie nasze na Ukrainie yy, bardzo nam ograniczyło swobodę ruchów. Ey, proszę Państwa, arcydzieło. Polityczne, ponieważ Niemcy nie angażowały się na Ukrainie, bo to, było to przeciwko ich interesom. Moim zdaniem, koincidencja czasowa absolutnie nie jest e, przypadkowa. E, Niemcy tutaj wspaniale to wszystko rozegrały i e, no, wróciliśmy do kombinacji geopolitycznej z roku 39, mianowicie. Mianowicie teraz, no tylko, że teraz już Niemcy nie potrzebują czołgów i samolotów, żeby podbijać nasz kraj, zrobili to bez jednego wystrzału, w białych rękawiczkach, dzięki głupocie naszych polityków. Ech. I ja powiem jedno, lepiej nie będzie. Lepiej nie będzie i nie ma co się już oszukiwać naprawdę o budowie jakiejś prawdziwej Unii Europejskiej, to jest bajdurzenie. To są fantasmagorie odklejonych od rzeczywistości ludzi. To są fantasmagorie, to jest utopia. Unii Europejskiej nie da się naprawić, i to widzimy właśnie po tych działaniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Powtórzę to, co powiedziałem już niedawno, czy co zrobią politycy prawa i sprawiedliwości, jeśli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w nieodległej przyszłości Orzeknie, że prezydent Duda jest bezprawny, został wybrany z naruszeniem przepisów. Co zrobią, jeśli orzeknie, że rząd Mateusza Morawieckiego, jako że nie wypełnia tych wartości unijnych, to nie jest rządem polskim? Zrobiliśmy taki wyłom, bo przecież można zmontować jakiś rząd ala pani Cichanouska, którą. Władze polskie popierały i zainstalować go tu w Warszawie. Proszę Państwa, historia lubi się powtarzać jako farsa e, i jesteśmy w naprawdę tragicznej e, sytuacji w tym momencie. To jest oczywiście tylko wyrok, y, i e, natomiast y, uzależnienie, zwłaszcza mentalne, od tych magicznych pieniędzy unijnych, chociażby polskich samorządów, co widzieliśmy przy tych. Kartach rodzin czy deklaracjach antylgbt jest tak mocny, że te samorządy nie potrafią funkcjonować. I rządy również, agencje centralne również, urzędy. Bez tych mitycznych pieniędzy unijnych, gdzie to są najzwyczajniej w świecie nasze pieniądze, które tam wpłacamy i dostajemy, i to jeszcze na jakichś ciężkich, absurdalnych warunkach. I szanowni Państwo, Moim zdaniem, PiS bardzo szybko skapituluje. Co by nie zrobił, naprawdę maszeruje ku przepaści. Nie jest to wcale dobre. Natomiast tutaj no, potrzebny jest głos realistyczny i uniosceptyczny. Natomiast głos uniosceptyczny musi być również głosem antyatlantyckim. A niestety takiej siły nie ma, ponieważ konfederacja jest atlantyzmem, co widzieliśmy po postawie w kwestii ukraińskiej, przeżarta. Więc czekają nas, moim zdaniem, szanowni państwo, e, ciężkie czasy, bo co prawda kończy się czas dominacji Stanów Zjednoczonych Ameryki na arenie międzynarodowej, ale regionalnie e, być może zostanie usankcjonowana. W porozumieniu z nowym hegemonem światowym, jakim staną się Chiny, zostanie usankcjonowana ta tragiczna kombinacja geopolityczna, w której się znajdujemy. I być może z błogosławieństwem Pekinu dzięki głupocie naszej dyplomacji, staniemy się tym, o czym mówił kilka lat temu Grzegorz Braun kondominium rosyjsko-niemieckim pod żydowskim zarządem powierniczym. Oby nie, ale ja na razie nawet światełka w tunelu nie widzę, i z tym muszę Państwa zostawić. Dziękuję za uwagę. Proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, wsparcie naszego kanału i do zobaczenia.